Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj odbierzemy nagrody sezonowe, pokażę wam, jakie nowe tokeny Future Stars się pojawiły. No niestety wraz z Alvinem nie wygraliśmy, ale nie zagraliśmy najgorzej. No to co? Od razu przejdźmy do Division Rivals, jako że karty TOTY są nadal dostępne w paczkach, to bierzemy. Podobno zmieniły się nagrody w nowym sezonie, mianowicie teraz za dywizję elitarną będzie jeden z pięciu piłkarzy do wyboru. Tak jak widzicie tutaj, no to jeszcze za poprzedni sezon jeden z trzech. Nigdy nic dobrego udało się nie trafić, kto wie, może uda się przełamać teraz tę złą passę. Jest w obecnej drużynie tygodnia Sadio Mane. Będzie to Bernardeski, którego mógłbym z chęcią oddać Alvinowi, jako że on zbiera te karty, choć nie wiem, czy on czasem go nie posiada. Jeszcze tutaj potwierdzenie, sezon trzeci, najwyższa możliwa ranga, 90 meczów rozegranych, standardowo ląduje w lidze drugiej. I pierwszą zmianą jest to, że teraz jest tylko jedna ranga w każdej lidze, z tego co się orientuję. Są checkpointy, ta droga jest chyba troszkę dłuższa teraz do pierwszej. Albo jest taka sama, tylko właśnie zabrali te różne rangi. Chyba tak właśnie jest. Dobra, przechodzimy do sklepu. Trochę tych paczek jest. Najważniejsze, by nie otworzyć tych Team of the Week. Zacznijmy od wymiennej. Dlaczego nie? Może jeszcze jedna niebieska karta na zakończenie, bo jutro już raczej nic otwierać nie będę. Walkout, Busquets czy... A tym razem Anglia, więc będzie to Trent Alexander-Arnold. W porządku. 20 tysięcy mam nadzieję. Fajnie, że jest wymienny. Można go sprzedać. Chociaż też potrzebuję kart na zrobienie Rafaela Varana. Nie wiem, kiedy go ukończę. Kiedyś na pewno. Weźmy coś fajnego. Takie 84 plusy za cały sezon. 3, 2, 1 i znów trencik? Nie, tym razem Robertson, ale lecimy z tym Liverpoolem. No to co no? Salah albo Mane? Który z nich musi się tutaj pojawić? Lecimy z tymi gorszymi, złota paczka piłkarzy Prime, choć zobaczymy czy gorszy. Może trafi teraz niebiesko? Nie. Ale no niesamowite, Henderson teraz najlepszy. Dobra, jak ja nie trafię Salaha w tym odcinku, to będę rozczarowany. Trzy paczki za nami, trzech piłkarzy Liverpoolu trafionych, 84 plus. 3, 2, 1, Gulashi. No niestety, nie tym razem. No i to jest jedyna wysoko oceniona karta. No, 83 mnie obecnie za bardzo nie interesują, niestety. Kolejna paczka piłkarzy Prime, mocny walkout, Anglia Harry Kane, okej, 90 oceny ogólnej, super, oszczędzam około 50 tysięcy w SBC Varana. Bardzo mnie to cieszy, bo na ostatnie wyzwania, takie jak Giroud, no nie ukrywam, kilku kart się... Prawda? Uuu, podwójny walkout, no to super, oj, ten Varan. No chyba go zrobię, może nawet jutro zobaczymy, bo teraz naprawdę mało będę musiał dołożyć od siebie. Może to nawet jest dobry moment, by kupić te karty, zobaczymy. No i teraz najlepsze paczki, mimo że już takie chyba dwie otworzyłem. 3, 2, 1, kolejny walkout, ładnie sypie, cieszę się, że EA tego nie przykręciło dzisiaj. Laporte, 86, no to co no? Chociaż jeden niebieski w kolejnej paczce. Oby to się udało. Luke Shaw, okej. No Jimenez był w każdej paczce. Odłożyłem pada, ponieważ czuję... że ta paczka może zmienić wszystko. 3, 2, 1. Jeszcze w tym roku nie trafiłem Cristiano Ronaldo. I to będzie nominacja do TOTY. Będzie to... Kurde! Goretzka! Czekajcie, to jest Goretzka! Ja się zastanawiałem, czy to jest jakiś kimś. To nie jest kimś, to jest Leon Goretzka, który wygląda wprost kapitalnie. Przecież on chyba kosztuje 300-400 tysięcy. Przez chwilę naprawdę myślałem, że kimś. Przecież ja mam kimś, ale wow. Ładnie zakończyliśmy, choć liczyłem na Rudigera, ale nie narzekam. Mamy jeszcze Lorisa, De Gea. Ile kosztuje Leon? 420 tysięcy. Piękny koniec Team of the Year. No i powiem wam tak, chyba... Przecież on idealnie pasuje, ja mam już plan, ludzie. Będę na pewno musiał zmienić formację, ale sprzedam Fofanę, sprzedam Marquinhosa, kupię Rudigera, coś wykminię. Rok temu, pamiętam, trafiłem headlinera Goreckę, też wtedy kosztował 500 tysięcy. No co, no, sprzedam Fofanę, sprzedam Markiego. Nie wiem jeszcze kiedy dokładnie posprzedaję te karty. Fofanę chyba dzisiaj, bo jutro wyjdzie Tchouameni, który mam wrażenie, że może wpłynąć negatywnie. Znaczy, zależy z jakiej perspektywy, ale no prawdopodobnie będzie tańszy. Ten, wiecie, kto. Jeszcze szybko wam nagrodę za poziom 15 pokażę. Jakiś Guiten, Osei Tutu, Darami. Ten Darami chyba będzie brany, choć jak on dokładnie wygląda, 4 na 3, zwinę 90, no kurczę, no zawsze to jest problem, że te karty po prostu nie są jakieś wybitne, jak ja go odblokuję w marcu, tego Nelsona, Rubena Vinagre czy Zardesa, to tak ten, Zardes legenda FIFA kiedyś miał naprawdę niezłą srebrną kartę, 5 gwiazdek sztuczek, okej, to akurat spoko, słabszej nogi, przepraszam. Więc może, o ile go odblokuję, to tam z ławki raz wejdzie. UFO. Wczoraj pojawił się pik 84+, w którym to do zgarnięcia był kolejny token. Dobra, moje konto, cyk, odbieramy żeton. To co, jakieś toty? Cyk, Fritzson, boom. Tutaj, wyzwanie toty 8, a jaka paczka?
Mega paczka, okej. Okay. No tak, pik beznadziejny, ale chociaż zgarnąłem kolejny token i jak zawsze chcę was poinformować o nowych. Teraz kolejny token jest do zgarnięcia w zadaniach. Srebrne gwiazdy, musicie wykonać te wyzwania, by odblokować Ochojskiego. Jeszcze sprawdzę, czy coś pominąłem. No jeszcze na streamie zrobiłem wyzwanie Toty, gdzie był kolejny token i chyba wszystko wam pokazałem. Wiecie czego, spokojnie, tak goło za mną ciągle nie będzie, no już nie ma regału, bo go przestawiłem. Dzisiaj ląduje u mnie przepiękna koszulka w ramce. Gadam chyba o tym w każdym odcinku, ale jaram się, bo mówię, to takie moje małe marzenie, zawsze chciałem mieć to w tle, no bo tylko się światło nie odbijało. To co? Dzisiaj w Rivalsy nie wchodzę, muszę zagrać w Mistrzostwach Food, w sensie kwalifikacje zrobić. Wiecie co, tak się nawet zastanawiam, bo w końcu Varan, Rudiger. Zrobimy dzisiaj taką bieda wersję tego, co planuję. Musimy być ze sobą szczerzy, no Goretzka jest za dobry, by nie grać nim. Nie wiem, czy nawet jest sens dawać mu jakiś styl gry. Dobra, nie dziwię się, że jego cena idzie w górę, cyk. Kurczę. Dobra, no nie mam zamiaru się cackać, biorę go i tyle. No z kart Team of the Year na pewno u mnie zostanie właśnie Cancelo, bo tak po prostu nie wyobrażam sobie gry bez tego piłkarza w środku pola. I z Gorecką to powinno naprawdę fajnie wyglądać. Marquinhos obecnie dobija do 1 600 000, ja za niego dałem 1 518 000, więc chyba wyszedłbym na zero teraz, jeśli mi matematyka mnie nie myli. Czekajcie, no ja będę robił tego Varana, ale przecież dzisiaj wrzucam tu Syle i tyle. Niech będzie Ortega. Przez taką obronę i tak się nikt nie przebije. Zmierzymy się z takim zespołem. Tchouameni, Kocoras, Kimpembe na środku obrony. Tak w ogóle nadal gram w Sorajach w Ośpu, nie bez powodu, bo po pierwsze fajna akcja, po drugie w komentarzu zamieszczę wam link do licytacji, w której to możecie zgarnąć koszulkę właśnie, tak, tę, którą jest w grze, z moim podpisem, plus możliwość zagrania ze mną u meczu na konsoli online, więc tak po prostu, jeśli chcecie wesprzeć jeszcze w Ośp, to daję wam link w komentarzu i to tyle. Są to identyczne stroje, które są w grze. Ojej, bo ja miałem taktykę inną ustawioną i grałem Marquinhosem na SPD i teraz Rudiger mi tam biega. Gelson Martins nie trafia do siatki. Oha, okej. Okay. Oczywiście, że chciałem zagrać piłkę w taki sposób. Tecatito wchodzi Cancelo. Nie, to jest Gabriel Jesus. Kurczę, myślałem, że Cancelo. Dlatego tak pewnie nim uderzyłem za pola karnego. Myślę, że Portugalczyk by trafił. Aj, szkoda. Fekir, no już wystarczy tego Fekira, luty jest. O, Fekir opuścił boisko, wysłuchał się mnie, super, tylko kto za Fekira? O, Neymar, okej, okay, ma to sens. Jezus, przejmuje Butras za pola karnego, lewa noga, o, poprzeczka. Butras znów za pola karnego i ładnie Loris. To ładnie zagrałem, ale Goretzka. Przyzwoicie w defensywie, szkoda, że znów podałem prosto do rywala. Gelson Martins, cofnijmy się Cancelo, albo dobra. Zły timing, znów Martins. Dziwnie strzela rywal, bo stwarza sobie tę sytuację, ale za szybko. No może i mam tego Ortegę, ale jego strzały w ogóle nie są siłowe, strzela ze złych miejsc. No myślę, że zaraz znajdzie sobie odpowiednią pozycję do zdobycia bramki, albo i nie. Goretzka, spaliłem czy nie? Przepraszam, musiałem mieć pewność. Ronaldo, prawa noga. Kurczę, specjalnie zwolniłem. Myślałem, że z lewej uderzy. No tak logiczne to dla mnie było. Zaskoczył mnie ten strzał, ale teraz Cancelo. Poprzeczka, no znów. Okej, okay, teraz lok siadł. Ronaldo, lewa noga, znów Loris. Po pierwszej połowie 40% posiadania piłki u mnie. Ważne, że jest gol. Wow, ładnie. Co zrobi teraz przeciwnik? Leci dalej tym Winim. No kręci, kręci, ale chyba... a jednak... Neymar nie będzie stąd strzelał raczej. No dlatego, na spokojnie. Dobra. Muszę to wykorzystać. No dawaj, Ronaldo potknął się! Nie, schodzi z boiska. Pierdziele, na wahadło idziesz, człowieku, zdenerwowałeś mnie. Na napad, Olivier Giroud. No to co, Butra? Poczekajmy. I teraz pusta bramka. Tecatito. Muśnij do Giroud, Giroud. No i tak się strzela głową, 3-0. Ech, ja marudzę, ojej, dobre podanie. Marudzę, że nie ma tej minimapy. Jest gol, 1-3. A jeden pros, Harry Hesket, z tego co pamiętam, zrobił raz challenge, że grał widząc tylko minimapę i skurczybyk wygrał. Butra, fantastyczny obrót, Olivier Giroud. Mocno podłu...
Koniec meczu, dziękuję drogi rywalu za ten mecz. Cieszę się, że udało się wygrać, nie będę tego ukrywał. Giroud spełnił swoją rolę super zmiennika, fajnie, bo on jest silny. Ta sylwetka robi swoje. Myślę, że będę mógł mu wiele razy zaufać. Zróbmy jakąś rozbudowę i zagrajmy kolejny. No dobra, tak sobie myślę. No jutro wieczorem powinienem mieć jakieś 3,5 miliona, jak jeszcze posprzedaję inne niepotrzebne karty, więc chyba jedną, dwie fajne karty Future Stars powinienem być w stanie kupić. Mam nadzieję, że będzie ktoś na prawe skrzydło. No musi być. Tak patrzę jeszcze na tę jutrzejszą drużynę. Nie będę wam mówił konkretnych nazwisk, ale z tego co widzę ma być tylko jedna karta na prawe skrzydło, co mnie trochę martwi, bo nie wygląda ona jakoś wybitnie, jeśli mam się kierować przeciekami, ale może będzie ktoś jeszcze w SBC, a jak nie, to nie wiem, no. Najbardziej czekam na Harvey'a Elliota z Liverpoolu, bardzo go lubię, wierzę w jego talent, mam nadzieję, że będzie zdrowy i będzie się spełniał, ale nie wiadomo, czy on będzie w tej edycji Future Stars, a my trafiamy nic. Let's go! Chiesa, Muriel, okej, okay, fajnie skonstruowany zespół, są takie nietypowe karty, mówiąc nietypowe mam na myśli ktoś inny niż Kimpembe i spółka, okej, okay, jedziemy. Goreska po pierwszym meczu na duży plus, nie czuję, że byłby to krok w tył, tak porównując do Fofany, też jest wysoki, też potrafi przejąć, będą z niego ludzie, a teraz Cancelo klasycznie, okej, dzięki. Rexiu Team, Polak czy nie Polak? Myślałem, że Rexiu jak piesek, ale dobra, no ma lewego, dlatego tak sobie pomyślałem. Jedziemy dalej. Lewy? No i dobrze, trap. Kafu, pokażmy trochę efektownej piłki. Jazda, bum, przyjęcie, hop, hop, och. Jazda, o kurde, czerwona, na szczęście nie. Gorecka, fajna próba, no. Sprawdzam tę kartę pod każdym aspektem. Nie, no przecież to jest... Jest dopiero 25 minuta meczu, ale tylko z Olivierem Giroud jestem w stanie to wygrać. No i nie było spalonego, Olivier Giroud jest jego pierwsza sytuacja w tym... 1-0, przecież to jest... ja nie wiem! Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale dobrze, że strzelam, aczkolwiek... No ja Ronaldo bym nie trafił z tego miejsca, ja o tym wiem. No niestety Ronaldo zgubił tutaj pozycję, Lewandowski, Rudiger. Nie ma mowy o spalonym, ale na... No dawaj, Jezus! Gorecka! Tecatito! Giroud! Ja nie rozumiem, naprawdę ja nie wiem jak główkować w tej grze, niestety, no... Akurat to musi być bramka, ale... Nie wiem, ani się nie ustawia ten napastnik do główki, ani nie wyskakuje, no to nie może być moja wina, bo naprawdę... Robię wszystko, co mogę. Hu, i biegnie Giroud! Ale zgubił teraz Trenta, to co może... Za pola... Oj, no tu moja wina, bo nie było precyzyjnego wykończenia, ale się spiąłem, szkoda. Dobrze, Gorecka, no powinienem zagrać do Butry, ale... Ej, naprawdę, ja nie widziałem jeszcze nigdy tak silnych strzałów w tej grze. Dobrze, Cancelo, teraz mocne. No i znów, nie wiem czemu nie mogę kontrolować Francuza, gra mi automatycznie z niego przełącza, no i ten dribbling nie był już dobry. Okej, okay. To teraz, cyk! Z problemami Mendy, będzie szybszy tutaj korona, karny. Zabalował rywal tym Robertsonem, oczywiście rzut karny może wykonać tylko jeden człowiek. W samo okienko, wierzę to. Giroud! Tak jest, 2-0! Nie mogę się już doczekać, aż strzeli najważniejszą bramkę w zbliżającej się lidze weekendowej. Tak będzie. O proszę, 1-2, Lewandowski trafia, no Trump nawalił. Nie było to jakieś mega uderzenie, ale w końcu lewy to o tym może pokazać czasami coś ekstra. Ja wpuszczę Insigne na szpicę. Ale podkręcenie, ale jednak, no bramkarz musi bronić strzał z takiej odległości, jego wina. Mamy dośrodkowanie, Olivier Giroud! Czemu to nie leci w bramkę? Naprawdę ja bardziej w kierunku bramki nie mogę wygiąć tej gałki. No denerwuje mnie to, wkurzam się w tym odcinku, no bo... Jeśli taki piłkarz nawet nie może skierować tej główki w bramkę, to po co w ogóle główki w tej grze są? Usuńmy to. Bum! I próbujemy głupich rozwiązań. Cyk, Cancelo, no i może tutaj główka siądzie, nie no, Insigne, bum! I tak jest. Hat-trick? Giroud? Giroud! Tak jest! 4-1, co za pewny finisz, uwielbiam go. Dopóki oczywiście nie zawiedzie mnie w najprostszej sytuacji w lidze weekendowej, ale na razie no, zachwycił mnie w tym filmie. Tak to wczoraj miało wyglądać, nie udało się, ale w tym odcinku to był właśnie Olivier Giroud, który umieścił... No,
ogromny uśmiech na mojej twarzy. Oczywiście było 11 prób, bo czasami próbowałem nim strzelać z głupich miejsc, bo może by wpadło. Koniec końców o to chodzi, by się bawić. Nie wiem, czy grałem z widzem, czy nie, bo tak kasa hajs właściwie. W razie czego pozdrawiam. No i cyk, mamy wina. Ja chcę wam bardzo podziękować za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nożiru zachwycił. Nie wiem, kiedy sprzedać tego Marquinhosa, bo mam wrażenie, że jego cena może być troszkę wyższa, gdy wyjdzie z paczek. Wydaje mi się, że decyzję podejmę jutro. Na pewno opycham Fofanę i zobaczymy, jakie to będą karty Future Stars, jak będą wyglądały ich ceny i wtedy pomyślimy nad ulepszeniami. Do zobaczenia, cześć!